Plan pewnie, żeby te definitywy zrobić. No to jest dłuższa historia, ale tak najkrócej rzecz biorąc, to ja od dawna jestem, mam ogromny dług prośbę, zresztą starych mistrzów, ponieważ to są ludzie, którzy wyznaczają prawdziwe wymiary w sztuce i jestem zażenowany sztuką współczesną, generalnie biorąc, tymi bohomazami sztuki współczesnej, tymi kalekami, kalekimi jakimiś pseudo-rzeźbami w parkach publicznych, za które różne miasta płacą ciężkie pieniądze. Bo to cały taki, mam takie wrażenie, chodzę po tych muzeach sztuki współczesnej, sam należę do sztuki współczesnej, chodzę po tych muzeach, patrzę i mam poczucie takiego dziecka, że król jest nagi, że to jest brzydkie, że to jest ohydne, że to nikomu nic nie daje. Że jest głupie, puste, że ten Warhol to jest napompowana jakaś plastikowa bańka, że ten Picasso wziął się kierę i porobał to, co przez stulecie artyści tworzyli, że to jest tandeta, że tym ludziom się wciska taką tandetę. Przyprowadza się szkoły do tego muzeum i stoją tam, oczywiście się ciągną, załakoczą, kopią, ale usiłuje się powiedzieć, że to jest sztuka. To nie jest sztuka, proszę Państwa. To jest gnój, to jest tandeta. Na szczęście nie zniszczyliśmy sztuki przeszłości. Właściwie znajdujemy się w pomieszczeniu, które jest zbudowane sztuką przeszłości. Gdybyśmy mieścili się w pomieszczeniu zbudowanym współcześnie, to było takie ogólno zimne charakter tych publicznych przestrzeni, gdzie człowiek nie znajduje dla siebie przyjaznego terytorium. To jest takie terytorium, które niszczy człowieka. Mieszkamy w budynkach współczesnych, które są zbudowane na chybcika, tyle jak, po prostu skąd się to we mnie wzięło. Ja w pewnym momencie, jest to historia osobista właściwie, bo miałem wujka, który walczył w armii Andersa, ale podczas II wojny światowej został ranny na terytorium Włoch i tam się nim zaopiekowała Włoszka taka, stanowili taką dość ciekawą parę, bo znaczy ona była wolontariuszką w Czerwonym Krzyżu i bardzo się w nim zakochała, a on nie. Ta historia miłosna zaowocowała tym, że on został we Włoszech, konkretnie w Mediolanie, ponieważ był muzykologiem, to pisał recenzje między innymi do Corriere della Sera z La Scali i dostał pracę w konserwatorium muzycznym w Wenecji, gdzie uczył historii kompozycji muzycznej. Ponieważ my byliśmy tą biedną rodziną w Katowicach, więc on do mojej mamy powiedział: słuchajcie, jak nie macie gdzie jechać na wakacje, to ja mam dom akademicki, którego nie korzystam, bo ja tylko jak wówczas od niego korzystam. I tam możecie spędzać wakacje. No jednak to się zaczęło. Ja każde wakacje spędzałem we Włoszech, w Wenecji. I no proszę sobie wyobrazić kontrast jazdy z Katowic do Wenecji. No, to nic nie trzeba dodać. Samo w sobie z tej takiej czarno-białej, takiej jeszcze zagomówki wyjeżdżałem, te portrety tego Breżniewa, te gomówki, te takie, to czarno-szare takie barwy. I nagle człowiek przyjeżdża do Wenecji. Jak jako dziecko się zastanawiałem, jakim cudem się ludzie tak kochali to miasto, że potrafili coś takiego zbudować. Dlaczego oni nie mieszkają w takich tandetnych blokach, w jakich my mieszkamy? Co to jest? Co się z nami stało? Gdzie jest ten postęp? No i to leżało u podstaw mojego, ponieważ Wenecja również przyciąga współczesną sztukę i tam się co dwa lata odbywa biennale, więc jako taki szczeniak latałem na to biennale, poznałem tych różnych bardzo ważnych artystów współczesnych z Ameryki. Dali mi tam autografy, dali mi różne prezenty, między innymi tenże Warhol dał mi torbę papierową z krowami podpisaną. Ale latałem również do Galleria dell'Accademia i tam stałem przed obrazami Giorgione, czy Mantegni, czy Belliniego, obrazami renesansu i ja czułem, że te obrazy mi tyle dają, że dają mi jakieś poczucie łaski, światła. Tematyka religijna tych obrazów bardzo mi również pomagała. Natomiast od tych współczesnej sztuki to odbijałem się jak piłka od ściany. Nawet mi się to bardzo podobało. To było efektowne, ale nie efekciarskie. Wszystkie komiksy Roya Lichtensteina czy Warhola
No to dla młodego człowieka to jest wizualnie coś bardzo prowokującego. Mnie jednak jeszcze cały czas od tego, to nie jest świat, który chciał zamieszkać, czy też spenetrować, czy którym można być. Natomiast w tych obrazach renesansowych człowiek może wejść do środka obrazu i w nim żyć. To jest głębia i myślenia, i budowania. Jednocześnie jak jeździłem do Włoch, bo potem już jeździłem sam jako nastolatek na te wakacje i zawsze to był pociąg Katowice-Wiedeń, cały dzień w Wiedniu i nocny pociąg do Wenecji. Takie było połączenie, że nie było bezpośredniego i zawsze ten dzień w Wiedniu spędzałem w Kunst Historisches Muzeum, gdzie no po prostu były obrazy, a ja byłem zawsze zafascynowany obrazami i szczególnie salą dziesiątą, gdzie były obrazy, widzimy na końcu filmu salę dziesiątą, gdzie była cała kolekcja największych, najwspanialszych obrazów Witera Breugla. I jako szczeniak już można powiedzieć, przeżywałem te obrazy bardzo intensywnie, one są bogate, tam się mnóstwo dzieje, one mają też taki system, że Breugel jest świetnym psychologiem poprzez fakt, że on, wiecie Państwo, większość obrazów mamy do czynienia z modelami, które pozują przed nami. Jeżeli coś przed nami pozuje, to jest w jakimś takim oficjalnym stosunku do nas. I podświadomy człowiek nie lubi tego. To jest, to usztywnia komunikację z tymże modelem. Wiemy, że to jest maska. Usiłujemy tam penetrować różne rzeczy, które są pod tą maską, ile się nam chce, ile ten obraz, ile ta twarz, ta osoba na obrazie nas interesuje. Natomiast Breugel robi coś zupełnie odwrotnego. On zawsze robi wszystko odwrotnie. Mianowicie on swoje główne postacie, to może być mnóstwo postaci, ale sporo postaci na pierwszym planie obraca plecami. Już sam ten fakt stawia nas w takiej sytuacji gatów, którzy chcą się przeszedć przez ten kordon pleców, żeby się dostać tam do środka i zobaczyć, o co tam chodzi. Więc psychologicznie to jest taki zabieg niezwykle skuteczny w powodowaniu naszej ciekawości. Jakby obrazu mówi, zobaczcie, to jest świat, w którym ci ludzie tam żyją, a ty se możesz to oglądać lub nie. I to było, to można powiedzieć, taki pierwszy haczyk, który on wyciąga to zainteresowanie widzów. Drugi oczywiście polega na tym, że tam się mnóstwo dzieje w tych obrazach. Jest fantastyczne, są różne konteksty tego obrazu. Człowiek zaczyna być uwikłany w różne sytuacje, które się dzieją między ludźmi tam, na tych obrazach. I zaczyna się narracja, ponieważ te postacie są szalenie takie pełne energii, lubaszności, smutku, cierpienia. Widać to wszystko jak na dłoni. To trochę zaczynamy być jak w filmie Fellini'ego, czyli filmie obrazami, przed jego obrazami. To są wszystko takie postacie z krwi i kości. Dopiero potem odkryłem głębię filozofii Breugla, która jakby do tej pory jest dla mnie szokująca i niewiarygodnie awangardowa, pomimo tego, że on to stosował 450 lat temu. Ja mam taką dobrą metaforę, ponieważ Breugel głównych swoich bohaterów ukrywa. Właściwie wszyscy malarze, malując kogoś, kto jest bardzo ważny, dawali tą postać na pierwszy plan, na pierwsze miejsce. Natomiast Peter Breugel robił wszystko, żeby główną postać ukryć za pozornie nieważnymi wydarzeniami dziejącymi się na pierwszym planie. I jeżeli patrzymy na przykład na upadek Saula na Stonia, to jest moment, kiedy Saul przestał tępić chrześcijan, promień od Boga, powalił go, zrzucił z konia, on zrozumiał swój błąd. Od tego momentu zaczyna się jego kariera jako filar kościoła, święty Paweł. On jest zawsze przedstawiany na obrazach z mieczem, to był żołnierz. I zawsze Piotr i Paweł są razem. Piotr jest kluczem, kluczem do raju, do kościoła, do opoka. Peter, Petra, Petrus, skała, opoka. Mieliśmy do czynienia w filmie z tym.
А Павел є цим Саулом. Як він представляє Саула, спадаючого з хрону? Як представляє Ікара, який спада з неба? Як представляє Христуса в дорозі на Кальварі, упадаючого під крижем? Завжди маємо до чинення з тим, що то діє десь глибоко в тле образу. І моя метафора є така. То є так, якбyście Państwo пошли dzisiaj до театру на представлення Хамлета, rozsiadacie się w tym teatrze i odbywa się Hamlet i nie ma Hamleta. Mija pierwszy akt, wszyscy tam się pojawiają, mówią, ale Hamleta nie ma. Jest drugi akt, toczy się sztuka, nie ma Hamleta. No to jest szokujące, on w ten sposób malował. I dopiero w trzecim akcie Hamlet gdzieś przelatuje z tyłu sali. Podobne podejście miał Bruegel. Tak się zacząłem zastanawiać, o co mu chodzi. Dlaczego? Przykład, upadek Ikara. Caravaggio w tym samym czasie malujący upadek Ikara pokazuje pięknego młodzieńca spadającego z nieba. Twarz wykrzywiona w grymasie, pióra lecą, wosk się topi, wiadomo, promienie słoneczne roztopiły ten wosk, nie usłuchał ojca. Za bardzo zbliżył się do słońca, pikuje w dół. Dramat tego młodego człowieka jest, że tak powiem, w pełnym wymiarze na pierwszym planie. Jest ogromny obraz, mieści się w Berlinie. I dopiero z tyłu widać jakąś tam linię horyzontu namalowaną trochę ten balet, po prostu ten horyzont jest ważny. Ważny jest dramat tego młodego człowieka, Ikara, który mierzył siły na zamianę. Bruegel maluje upadek Ikara, ten obraz znajduje się w Brukseli. Na takiej zasadzie człowiek patrzy na obraz i widzi absolutny spokój. Absolutną ciszę, spokój. Na pierwszym planie foraż, korze, na drugim planie pasterz, pasie owce, na trzecim planie widzimy wędkarza, który na brzegu zatoki zarzucił wędkę. Trochę głębiej widzimy galeon pływający. W głębi zatoki jest inny galeon, gdzie jest Ika. I gdyby nie tytuł, to większość ludzi by potraktowała to jako pejzaż z pracującymi ludźmi i poszła dalej. I dopiero jak nazwa tego obrazu powoduje, że ludzie szukają. My widzą te dwie wystające nogi gdzieś tam koło burty tego galeonu i na dobrą sprawę może to być ktoś, kto skoczył z tego galeonu. A to jest Ika. Jego w ogóle już nie ma. Z niego została tylko jedną Ika, który kojarzy się ze wzlotem w kierunku słońca. Właściwie ironicznie zostawił mu do góry nogami podeszły stół. Podobnie w tym, co Państwo zobaczyli w drodze na Kalwarię. Chrystus jest w geometrycznym centrum obrazu, niemniej jednak tam jest tyle porobionych akcji dookoła Chrystusa, że wszyscy się gapią w inną stronę. Nikt tego Chrystusa upadłego nie widzi. No i to jest pytanie, dlaczego Bruegel, czemu służy tak dziwne podejście do głównego bohatera? Ukrycie głównego bohatera. No i odpowiedź jest wielopiętrowa odpowiedź. Na pierwszym podstawowym poziomie widzimy, że znaczy, Bruegel mówi coś takiego, gdyby Chrystus upadł po ciebie, gdyby Ikar spadł z nieba, to i tak tego nie zobaczysz. Bo my widzimy tylko koniec własnego nosa. Nas nic więcej nie interesuje. My chcemy przeżyć życie. My tego nie rozumiemy, że coś stało, jakiś tam drama, ktoś upadł, ktoś spadł. Na tej zasadzie Iwaszkiewicz takie opowiadanie stworzył chłopaku podczas II wojny światowej, że Bałysz który spadł. Ale ruch na ulicy Warszawskiej tego nie zauważa. On to w ogóle nazwał chyba upadek Ikara. To jest niesamowita perspektywa, jakże prawdziwa. Bo gdy wydarzyły się te rzeczy, no mówmy, że Ikar to jest mityczne jeszcze, ale jest coś takiego w historii, że gdy wydarzają się ważne rzeczy, to jest jakby druga lekcja, którą Bruegel nam daje, to zwykle są to wydarzenia terytorialne. Jeżeli ktoś z Państwa był w Jerozolimie i widział drogę krzyżową, to człowiek głupieje, jakie to jest małe, jakie to jest peryferyjne w stosunku do tego,
wszędzie widzimy jakieś niesamowite wymiary tego. Podczas tych samych Jerozolimy, no to jest wąziutka uliczka gdzieś tam i są te rzymskie cyfry, nie widać tego nawet gdzieś tam wykute nad drzwiami któryś tam miejsca, gdzie podobno to jest to. I to jest właśnie ta peryferyjność wielkich wydarzeń. Jak Saul spada z konia, on jest przysłonięty całą jakimiś ruchami wojsk, manewrami, zady końskie, jakieś żołnierze. Gdzieś ten Saul tam w głębi spadł z konia, nikt nie zwraca na to uwagi. To samo Chrystus, to samo świat nie widzi tego, co najważniejsze, kiedy to się dzieje. Świat widzi bzdury. Mało tego. Oczy świata są skierowane na tak zwane centra. Tak jakby powiedzieć, gdyby istniała telewizja w czasach Chrystusa, to wszyscy by siedzieli w Rzymie i filmowali, co powiedział cesarz Tyberiusz. Czy powiedział to, że będzie dobrze, albo że będzie gorzej, że podniesie podatki, opuści podatki, wybuduje szosy, a może nawet stadiony. Chrystus, to była głęboka prowincja. Tam takich szaleńców wieszano na tęczy. Coś tam robili, coś głosili, brały się za nim legiony rzymskie i wieszano trupy. Ukrzyżowano. To było popularne, rozrywka dla tychże legionistów. I Bruegel to mówi w swoich obrazach. Mówi o tej peryferyjności ważnych wydarzeń. One nie odbywały się centrum. One się odbywają poza centrum. I mówi też coś bardzo pozytywnego. Mówi, patrzcie, kiedy to się wydarzało, świat patrzał gdzie indziej, właściwie nikt tego nie widział, ale jakim cudem te wydarzenia stały się epokowe dla naszej cywilizacji. Jak to jest, że ten Chrystus w końcu przebił się z tym wydarzeniem, które ze swoim życiem, ze swoją nauką, do tego stopnia, że w naszej cywilizacji, tak zwanej cywilizacji okcydentalnej, to jest podstawowa wartość. I wystarczy podróżować po świecie, wjechać do jakiegokolwiek miasta, żeby zobaczyć, że najpiękniejsze budynki są kościoły. Żeby zobaczyć, że Chrystus wyznaczył również kalendarz. Największy ateista będzie mówił, że to jest 2013 rok. Dlaczego? Bo mierzy to od czasu urodzenia Chrystusa. Czy chcemy, czy nie, to jest dziedzictwo tej cywilizacji najważniejsze. I Bruegel fenomenalnie tą rzecz podkreślił. No oczywiście można iść głębiej, to różni historycy drążą dalej, bo mówią, no patrzcie na ten wypadek Witara, kogo tam ma? Oracz, który pożar. Ryba, który łowi ryby. Pasterz, który pasie owce. Co to jest? Restrukturyzacja Chrystusa. Każda z tych postaci jest prefiguracją Chrystusa. Taki francuski filozof Jean Corsat napisał kiedyś taki esej o sztuce i o niebie malarstwie, gdzie napisał, że niebo w czasach ikon, w czasach średniowiecza było złotem, było szczerym złotem. Niebo nie polegało na fizyczności, tylko na emanacji światła. Tego nieba przez stulecia pozostały nam aureole wokół świętych, emanacje tego świata. Złoto emanuje świat. Ale już w baroku to niebo zaczyna ciemnieć, zaczyna być jakieś czarne to niebo. Jeszcze w renesansie renesans jak gdyby zastępuje złoto bizantyńskie, złoto ikon, złoto proto-renesansu. Zastępuje renesansowy błąd. To, co Włosi przyprowadzili do sztuki, to jest ten błęd prawdziwy. Barwa zaczyna przyczerniać to niebo i to niebo znika. Błękit znika, zostaje czerwony. Zostaje gęsta, smolista czerwona. Tylko światło tam działa i wyławia z mroku, wyróżnia się kształt. A potem niebo znika prawie, że permanentnie zmalarstwo. To samo dzieje się w XX wieku z postacią ludzką. Co by nie mówić, postać ludzka jest, no, oprócz
oprócz tego, że jestem czymś, czyli jest człowiekiem, jest również symbolem człowieczeństwa. Zauważcie, że w XX wieku, kompletnie zniszczył postać ludzką. Zaczęło się to nieszczęśliwie od tych wszystkich kubistów z siekierami, którzy porąbali tę postać ludzką, ale powiedzmy sobie, to byli jeszcze zdolni ludzie i mieli co wydać. Ale zanim przyszły legiony takich pseudoartystów, którzy po prostu chcieli się załapać na ten pociąg awangardy i porąbali już tak bezmyślnie i bez sensu. Te porąbane, ten człowiek, który stał się tą abstrakcją, jakimś wypalonym czymś, jakimś tym. Ja często rozmawiałem z Henrykiem Mikołajem Góreckim, kompozytorem, z którym w Katowicach byliśmy sąsiadami, ponieważ on mi zawsze dawał muzykę do moich filmów, był, można powiedzieć, no kibicowo trochę. Dla mnie to był wielki mistrz i rozmowa z nim była zawsze niezwykle ciekawa, ponieważ no ja mam w ogóle, ja skomponowałem operę, ja również do tego filmu skomponowałem muzykę. Paradoksalnie nawet teraz we Włoszech dostałem nagrodę jako kompozytor filmowy. I Górecki jest dla mnie niebywałym takim autorytetem. Natomiast on dawał mi muzykę do filmów moich, dodał też tutaj Mizerere, które Państwo słyszeli, jak Anka Boska patrzy na stopy Chrystusa, to jest Góreckiego. Żył na łożu śmierci, jak mi prosił, żebym to użył w tym filmie. Ale często rozmawiamy o tym, że dlaczego sztuka XX wieku zmasakrowała stulecia ciężkiej pracy artystów, żeby zbliżyć się do Boga, do absolutu. Żeby sztuka mogła pomóc ludziom, żeby sztuka mogła dać im stan łaski, a nie walić ich pałą po głowie, prowokować, wrażać i twierdzić, że wszyscy to są, że wszyscy są po prostu szmatławcami, którzy nie rozumieją sztuki. Ten buńczuczny, bezmyślny stan powstał w XX wieku. I z Góreckim zastanawialiśmy się, co było pierwsze. Czy to, że artyści zaczęli masakrować sylwetkę ludzką, czy że był Auschwitz? Kto wpłynął na kogo? Czy to, że w XX wieku, z najpiękniejszym stuleciem w historii ludzkości, że doprowadzono do masowej skali niszczenia człowieka? Te systemy totalitarne wyprodukowały łagry, obozy koncentracyjne, postać ludzka stała się tam no po prostu masakryczna. Tamte czasy były okrutne, ale one były jednostkowe. W XX wieku wyprodukowano masowość okrucieństwa i zła. I teraz, czy artyści są winni? Czy to odczłowieczenie obrazów jest temu winni? Czy te rzeźby bez głowy, z dziurami Henry Moore'a, czy to jest temu winne w jakiś sposób? Czy ten Giaconetti, który wygląda jak postacie z Auschwitz? Czy o co tu chodzi? Czy artyści są nadwrażliwcami, którzy widzą przed siebie, jak widzieli wcześniej horror tego, co nadchodzi, tak jak Tacy, który decyduje się na samobójstwo, przeczuwając drugą wojnę? Czy to jest tak, że artyści zaatakowali ten kanon piękny, kanon harmonii i w wyniku tego ludzie pogubili się kompletnie? I to jest oczywiście kwadratura koła, nie ma odpowiedzi czystej, ale warto się czasami nad tym zastanowić. Górecki rozpaczał nad zniszczeniem kanonu harmonii. Twierdził, że muzyka powstała po to, żeby wyrazić muzykę sfer, muzykę niebios, że struktura muzyczna wczesnych utworów muzycznych jest właściwie taką strukturą szalenie duchową. To śpiewamy, ponieważ łączy nas ten śpiew, harmonizuje. To są pewne fizyczne częstotliwości dźwięku, które wyprowadza się harmonię, ludzie czują jedność. To się dzieje w polskich kościołach, jak śpiewałam ludzie kolejne. Wtedy czują, że są jedną rodziną. Natomiast ja miałem to nieszczęście, że poszedłem, reżyserowałem w Teatrze Wielkim w Warszawie, Carmen, i poszedłem na festiwal oper współczesnych. Tej tortury dwutygodniowej ja uważam, bo
Он. Це два тигодні оперсу, учасник. Одразу впечатлює дві збіна. А ви ще ж подмюти на певне подивити. Та були гарна, тому що там музика є стала інтелектуальна, сучасна оперта. Бо я кажу, хтось там пішні, хтось жащні, хтось стукні. Чем-то то, что было в предыдущем столетии, чтобы была та духовная музыка, чтобы была та гармоничная, чтобы была, наверное, как фуга, или как это все имело свою...